Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z GTA 5. Gram jako Michael, słuchajcie, ponieważ podjechałem tutaj Franklinem i okazało się jednak, że trzeba Michaelem podjechać do tej misji, ale Franklin chyba też będzie w niej uczestniczył. Oczywiście jedziemy do Madrazo, jest on tutaj niedaleko, tu jest jego rancho. O właśnie. Jesteśmy już na miejscu, więc zaraz powinna... misja się zacząć. Okej, no to co, działamy, nie? What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes? Hi. Oh. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to, people who wear clothes to me. My cousin, you met him, Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. Or does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that, I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's a pay? Huh? Trevor, come on. You still want a drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? All right. You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. All right! Dobra, udaj się do obserwatorium. Ja wiem, co to jest za misja, pamiętam ją. Słuchajcie, będziemy musieli zestrzelić właśnie samolot. Let's stay in touch on the headsets. Trevor będzie chyba na motorze, na krosie właśnie gonił ten zestrzelony samolot. No i oczywiście będziemy musieli odzyskać te dane. Więc to jest dosyć fajna misja, bardzo mi się ona podobała. Zresztą droga tym crossem, która prowadzi przez te takie wzgórza, właśnie jak będziemy gonić ten samolot, jest bardzo przyjemna, bardzo fajnie się tam jedzie. Więc czas zacząć tą misję. Michaelem oczywiście będziemy jechać do obserwatorium, aby stamtąd mieć dobry widok i oczywiście zestrzelić ten samolot. Dobra, tędy. 2 km 600 metrów do celu. Dobrze, czekajcie. No jeszcze kawałek. Troszeczkę krętych tych odróżek, ale tu już chyba... Znaczy niedaleko. No 2 km. Yeah, okay. Well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there. To that guy's house? Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job, so what's it all about? Okay. The guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't,
Please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Dobra, ja jestem prawie na miejscu, 300 metrów do celu, więc spokojnie. Okej, i to jest tutaj. Wsiądź do furgonetki. Gdzie ta furgonetka? Gdzieś tu niżej musi być chyba, co? A, jest. Coś tu z tyłu jest? Tam jest jakieś działo. No chyba będziemy z tego właśnie działa sterować. Ja już dokładnie nie pamiętam tej misji. A tak, tak. Jest działo. Zaraz się chyba załaduje i włączy się ekran. O, jest. No dobra. Próbujemy, nie? Okej. Jeden dostał. Kilka razy, tak? Drugi. That'll go down next time. No i mam. Chyba się udało. Hey, you see it? Plane's coming down. Can you stay with it? Pięknie, dobra. No i zaczynamy, słuchajcie. Właśnie to jest ta misja, w której musimy podążać za tym samolotem. Super. Musiałem tutaj zrobić moje cięcie, wiecie co, bo wywaliłem się w takim tunelu. Zaraz wam pokażę, w którym miejscu zginąłem. Yeah, jazda. Fajnie, naprawdę. Dobra, tą kamerę to wyłączę, bo nic nie widzę. O właśnie, ten tunel, który widzicie przede mną, tu się wywaliłem, będę musiał uważać. A teraz poszło gładziutko. Rowerzyści. Kurze, co ten traktor robi? O nie! Jaki fuks, słuchajcie, gdybym nie podskoczył tam, to by było już po mnie. Zaraz będzie chyba lądował, już coś tam słyszałem. Szuka jakiegoś miejsca. Ekstra, naprawdę ta trasa tutaj była genialnie zaprojektowana do pościgu. Wow, miał szczęście. No dobra, już prawie. Thing they farm out here is methamphetamine. Ah, Trevor Phillips country. God, I miss it out here. You gotta come visit sometime. Yeah, you know what? I'm good. Losing altitude rapidly. I'm going to have to bring it down in dirt. God help us. Roger, November 9th. Okay. What is your status? God help us. Chyba zaraz będzie. Po wszystkim. O kurczę, uważaj. Tylko tu się nie wywal. Sure thing, but seriously, bro, coming all the way out here, we gotta get paid. Just do the job. Dobra, tego mogę chyba sprzątnąć. Wejdź do samolotu. Ugh!
got the files. I'll take them to Madrezzo and explain the human cost of this errand. Oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. No dobra, czyli słuchajcie, misja została prawie ukończona. Aha, to nas przerzuci automatycznie, bo myślałem, że będziemy musieli sami zawieźć to. Chyba się przerzucamy na Michaela, co? Tak, do furgonetki. Opuść teren. No, zaraz to zrobimy, czekajcie. Tędy zjedziemy, zjedziemy. Okej, pojedzie... A, dobra, pojedziemy tędy. Zniszcz furgonetkę. W sumie tu bym ją mógł zniszczyć, nie? W tym tunelu. Ale muszę mieć, kurczę, jakiś samochód, przecież nie będę biegł na pieszo. Tu jakieś jeżdżą w sumie. Dobra, wjadę tu. Coś znajdziemy tu na drodze, na pewno. A tu będzie idealne miejsce, żeby zniszczyć ją. Dobra, oblej to. Weźmiemy tak w koło, zrobimy. Zrobimy jeszcze taki fajny szlaczek. Mam nadzieję, że... Czekajcie. Okej, już więcej nie mogę. Okej, poszło. Zaraz powinien nastąpić wybuch. Może się trochę odsunę, wiecie co, bo... Naprawdę? Nie zapaliło się? Nie no, coś się tam pali. Pali się, okej. Opony poprzebijały się. No ale nie gadajcie, że to już koniec. Kurczę. Dobra, nie będziemy się tak bawić. Okej. Tak, bawienie jest moje z kanistrami. Zamiast od razu granatem piznąć. Schowaj. O tak. Dobra, weźmiemy teraz... Wow. Pomału. Weźmiemy teraz jakąś furę. No powinno tu coś się... O, jedzie. Super. Tylko żeby nas nie przejechał. O, stój, kolego. Jest mi potrzebny ten samochód. Dobra, jedziemy do Madrazo. There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Dobra, chyba się zmieniły trochę plany, widzę. Trevor dzwonił, żebyśmy spotkali się w cementowni, dobrze mówię? Tak, cementowni. No dobra, jedziemy tam. Nie wiem, czy on dostarczył te papiery, ale raczej chyba nie. Być może coś wyczytał z tych akt. I dlatego chcę, żebyśmy się najpierw z nim spotkali. Słuchajcie, wiecie co, wyłączę, bo ostatnio znowu mi się przypieprzyli do praw. No, jakiś tam utwór. Okej. Kilometr, już niedaleko. A, dobrze, zmieściłem się. No i gdzieś tu, nie? Skręt jest. No gdzie Trevor? The fuck has happened?
Why did he have his car? Man, that piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mikey. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. What the fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right, now, Patricia, she already called Shotgun. Now, I know a nice little place we can hang out, you know, it's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will, a cabin in the woods. You know what I'm saying. When a well endowed Ukończyliśmy zadanie. Samochód praktycznie sam jedzie. Dobra, przerzucamy się chyba na Franklina, coś mi się zdaje. Tak jest, jest Franklin, jest Chop. Dobra dniówka, udało ci się zdobyć trofeum. Podczas spaceru z Chopem Franklin może mu rzucać do aportowania piłkę, którą ma w kole wyboru. No mam, rzeczywiście. Ale rzuciłem zajebiście, naprawdę. Czekajcie, rzucimy tam dalej. Znalazł. A nie znalazł. Here, boy. Gdzieś tu leży ta piłeczka. Powinna leżeć. Czy dobra, możemy rzucić jeszcze raz. Tylko ja tak rzucam, że sam bym jej nie znalazł, a co dopiero pies. Przyniósł czy nie? A mam, kurczę. Dobra, wiecie co ludzie, czekajcie, zobaczymy jeszcze sobie mapę. No tak, mamy Devina, oczywiście z tymi furami, misja kolejna pewnie związana. No i to chyba zajmiemy się już w następnym odcinku. Tutaj mamy jeszcze jakąś kryjówkę zaznaczoną, czekajcie. Ale też jest misja dla Trevora. Misja dla Trevora i tak się rozglądam jeszcze. No rzeźnia tam jest, tutaj jest też misja dla Trevora. No i na razie to chyba wszystko. Okej, dobra, tym się zajmiemy w następnych odcinkach. Jeśli wam się ten podobał, możecie zostawić łapkę. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejny. Trzymajcie się, cześć.